I po kolejnym skoku czasowym najpierw użyjemy troszkę zasobów. Co się w gildii dzieje? A walki są ustawione. Zaraz się zgłosimy. Pierdza. Kolejny klejnot. Więc szukamy następnego. Ktoś nas atakował. Dwóch magów straciliśmy. I za 20 tysięcy możemy zaatakować. Nie. Kimi. Tam za wszystkich stracił. Dobrej jakości jest, ale nie bardzo nas interesuje. Obecnie cios krytyczny. Sprzedamy. Inteligencja i 400. Teresta pancerza. Wow. Ale mam za mało pieniędzy, pieniędzy teraz. Zajrzyjmy do areny. Z tobą sobie zawalczymy. Poziom 161. Ale zwycięstwo i tak było nasze. I lochy. Szkielet żołnierz. Wejście do twierdzy posępnego czerechu strzeże szkielet żołnierz. Gdy odmawia przyjęcia świeżego bukietu nowalijek, wiesz już, że nie jest przykupny. Okej, okay. To było dziwne. Ma pierwszy cios. I zadajemy mniej więcej tyle samo obrażeń, tyle, że on uderzył krytycznie. Ale chyba będzie do pokonania. 210 poziom. Nie będzie łatwo do pokonania, ale będzie do pokonania. No proszę. W końcu się pojawili sprzymierzeńcy w wieży. Szczwana Kunegunda, barbarzyński barbar i maguś Mariusz. W porządku. Nie mam żadnego ekwipunku specjalnego, którym mógłbym się z nimi podzielić. A, jest już maksimum. Zajrzyjmy, kto mnie tak niemiło atakował. Obrona twierdzy. Nic nie zdziałamy. Obrona twierdzy. Też nic. To już wygląda lepiej. Za 6000 nie dziękuję. Za 30 tysięcy, ale nie damy rady. I to by było na tyle. Pozostało nam ponownie czekać.
I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. I my wchodzimy jako następni na pole bitwy. Przeciwnicy już są na poziomie 183. Tak jest, po jednym ciosie padłem, tak więc zobaczmy, jak się kończy ta walka. Okej. Nie udało się nam obronić, więc wracamy jak najszybciej do levelowania. Bierzemy za sobie zwarty i jedziemy z misjami. Bierzemy na pupile, 46 poziom, ogień też, ale... Ogień mamy już podzielony. 51 kontra 41. Raczej to wygramy. W porządku. Idą statystyki powoli do góry, twierdza. Tak, klejnot inteligencji, szukamy nowego klejnotu. Zasoby. I nikogo nie umiemy tutaj. Zaatakować. Bardzo daleko nam do kolejnego poziomu twierdzy, ale żołnierzy możemy ulepszyć na 85 poziom i zajrzyjmy teraz. Nie, niewiele się zmieniło. Jednak w poczcie ktoś nam tą twierdzę jednak atakował i może tu się umiemy nieco odwdzięczyć. Cóż, 14 za 12. Ponad twierdzy. Tu nic nie zdziałamy. Tu też nic. Więc szukamy dalej. No proszę, ten nas nawet dwa razy atakował. Więc nawet dwa razy go odwiedzimy. Tutaj nic nie zdziałamy. Tutaj możemy zajrzeć. I kolejne walki o twierdzę. Też nie. Też nie.
I tu już kontratakowaliśmy, w porządku. Postać. O, złoto się nam skończyło. 250. Do inteligencji. Doskonale. Zajrzymy wpierw do lochów. Szkielet żołnierz. To już czytaliśmy, więc przejdźmy do walki. 210 poziom. I prosiłbym o jakieś krytyczne z naszej strony. Coś za mało tych krytycznych. Arena. Zawalczmy sobie. Mamy pierwszy cios, doskonale. Mamy ostatni cios, jeszcze lepiej. Rojownia. 552. Ale wytrzymałość. To co, stracimy sporo inteligencji. Na razie nie. Gabinet magii. Napoich nas nie interesuje. Dwieście osiemdziesiąt pięć inteligencji. Plus 250 to będzie prawie 500 inteligencji więcej. A 28 tysięcy też jest drogo. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. 76% pierścienie, gdzie jej zbiera. Tak możemy sobie zawalczyć. O, już kończymy. Ale dwa ciosy weszły. I przeczekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Burza piaskowa na 137 poziomie. Za 291 tysięcy punktów doświadczenia. 10-minutowa misja. Użyjemy klepsydry. Cyklop piaskowy, który padał po pierwszym ciosie. Siła szczęście nie bardzo nas interesuje. Wytrzymałość. Ogólnie niezbyt interesujące. Względem doświadczenia to jest chyba najlepsza misja. Troszkę złota do rozdysponowania. 6 minut 55. Tutaj możemy coś uskubnąć. Wy się jeszcze szkolicie. Do ulepszenia magów jeszcze daleko. Ciebie by trwało dwa dni. Tak jak ciebie, ale skróciłoby mi to czas oczekiwania. Ewentualnie to bym rozbudował jako następne. Chociaż na obecną chwilę zbieramy lepiej
na ulepszenie naszych magów obronnych. I będziemy się powoli rozglądać za nowymi przedmiotami. I po kolejnym skoku czasowym kończmy misję. Potwornie różowy zajączek. Żadnych przedmiotów. Jeszcze minuta. Minuta do pupili. Do lochów oczywiście daleko. Poziom 8. No proszę, odrobina zasobów. Rozbudowanie ciebie będzie trwało 4 dni. Nie zbieramy do obrony, albo polepszymy fortyfikację. Poziom w walce 88. Fortyfikację polepszymy sobie. I arena jest już dostępna. Z tobą sobie zawalczymy. I mamy pierwszy cios. Będę musiał naprawdę popracować nad większym życiem. Pupile za 19 sekund. 47 poziom. Praktycznie każdym mogę walczyć. Ostatnie 10 sekund. I lecimy z błędem serwera. Kolejny poziom dla ciebie. 280 już. Nie, ale jeszcze wisisz sporo z tyłu. 24 kolejny. Mógłbym nawet zaryzykować ogniem. Chociaż nie wygląda mi to na zwycięstwo. Mogę jednak wyekspić tego do maksimum wpierw. Ale trudno, teraz już idziemy za planem. 82 tysiące punktów doświadczenia. Tysięcy? Doskonale. I szkolimy. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję. Walką z potwornie cholerycznym zającem. Za 159 tysięcy punktów doświadczenia. Oho. To wygląda lepiej. Za 10 minut użyjemy sobie klepsydrę. To jest lepsza misja. Za minutę. Nic, pozostało nam czekać. A chwila, moment.
Doktora Babuwu. tysięcy może być. Ten moment, coś mi się tutaj zmieniło. Nie. Więc czekamy dalej. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję. Potwornie cholaryczny zając. 136 poziomie. Za 249 732 punktów doświadczenia. To wygląda najlepiej. I możemy zawalczyć sobie w arenie. Na przykład z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Pierwszy i ostatni, niestety. Ale tak też się niekiedy dzieje. Poziom 44. Zawalczmy sobie światłem. I żeluza wchodzi na pole bitwy. Doskonale. I dla ciebie kolejna truskawka dzisiaj. 16 poziom, 52 następny jest przeciwnik. Morokiem powinniśmy bez problemu pokonać. Lochy jeszcze daleko. Tutaj też nic nie zdziałamy na razie, więc czekamy dalej. I po kolejnym skoku czasowym walczymy ze wściekłym wilkiem. Z zapaleniem soczewki oka za 279 tysięcy punktów doświadczenia. Pancerz siła nas nie interesuje. Tą misję wybierzemy. Goryny jeszcze trochę do pupili też. Lochy też jeszcze daleko. Więc tylko zajrzymy do twierdzy. Gdzie niewiele zdziałamy. Więc pora czekać dalej. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z potwornie morderczym zającem na 137 poziomie i to za 131 421 29 punktów doświadczenia. Wytrzymałość o 361. 10 minut, więc użyjemy sobie klepsydry dla ułatwienia życia. I ta misja będzie najlepsza. Gildii się zgłosimy do obrony. Zanim zawalczymy sobie w arenie, podwyższyłbym sobie nieco statystyki życia. Lochy będą dostępne za 3 minuty. My zawalczymy sobie z tobą. I mamy pierwszy cios. To już dobry znak. I ostatni. To jeszcze lepszy znak. Pile na poziomie 52. Wiesz, że nie możemy karmić dzisiaj. Zawalczymy sobie mrokiem.
I zębik powinien załatwić sprawę. Jeszcze nie widzieliśmy. A fajnie wyglądasz. Teraz mamy dwa kolejne. Dwie kolejne truskawki. Albo podwyższyć tobie poziom. Nie, skupimy się jednak na naszym lawapluju. Lawapluj, dokładnie. 62 poziom, no nie damy już rady. Lochy będą dostępne za minutę. My sobie nie zawalczymy w twierdzy, niestety. Nikt nas nie atakował. Więc czekamy dalej. O, tu z jednego klasera. Nie spodziewam się, ale doskonale. I po kolejnym skoku czasowym. Walczymy ze skiniowym cyklopem za 205 tysięcy doświadczenia. To wygląda lepiej. Klepsydra. Leśny goryl na 136 poziomie. 378 615 punktów doświadczenia. Idziemy ładnie do przodu. Lena jeszcze nie jest dostępna, pupile też nie. Za to lochy są dostępne. Podwyżymy sobie nieco życie. Jeśli chodzi o pupile. Tak, ty możesz dostać kolejny poziom. Nasz żniwek na poziomie 7 już. I spróbujmy naszych sił ponownie ze szkieletem, żołnierzem. Pierwszy cios mamy. I ładnie krytyczne weszły. I... Tak jest! 14 222 tysiące i 21 punktów doświadczenia. Niesamowita ilość. I zdobywamy kolejną szatę z bieguna północnego. Co się dobrze składa. I właśnie dobiliśmy 139 poziom. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tantaos, over and out.